Witajcie kochani, rozpoczynamy kolejny dzień karmiąc się Bożym Słowem, karmiąc się Jezusem Chrystusem, który jedyny jest drogą, prawdą i życiem. Rozdział 5, 26 werset. Ewangelia Jana. Jak bowiem Ojciec ma życie sam w sobie, tak dał i Synowi, aby miał życie w samym sobie. Pamiętacie, co czytaliśmy ostatnio w 4 rozdziale, kiedy Jezus spotkał się z Samarytanką? Jezus mówi w 4 rozdziale: lecz kto by pił wodę, którą ja mu dam, nigdy nie będzie pragnął, ale woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Jezus Chrystus jest życiem samym w sobie i On ma życie sam w sobie. I On daje to życie każdemu, kto uwierzy i kto napije się z Jego życia. Mało tego, On sprawia, że to życie same w sobie, którym jest On sam, wytryskuje w nas przez Ducha Świętego, którego nam dał, zamieszkując w nas. I każdy z nas ma życie sam w sobie, w Nim, dzięki Chrystusowi. Bo tak jak Ojciec jest jedno z Jezusem, tak my jesteśmy jedno z Ojcem przez Jezusa. I to jest niesamowicie. To jest niesamowite. Jezus mówi: tak jak ja trwam w Ojcu, wy trwać będziecie we mnie. Po prostu my trwamy w Nim. Trwamy w Jego życiu. Mamy całą Jego łaskę, całe Jego życie, całą Jego miłość w nas. Masz w sobie odpowiedzi na wszystkie pytania. Masz w sobie wszelką możliwą wiedzę, mądrość. Masz w sobie Boga Wszechmogącego i całe Jego życie, kiedy w Niego uwierzysz i kiedy poznasz Go i uwierzysz w to, kim jesteś w Nim. To całe bogactwo łaski będzie się z Ciebie wylewać, a Bóg będzie Cię w tym prowadzić, będzie Cię przycinał, będzie pokazywał Ci drogę. Będziesz wzrastał, On będzie Cię przemieniał. Rozpocznie się niesamowity bieg, który On sam prowadzi, kiedy Ty się Jemu poddasz. I właśnie o tym biegu dzisiaj też będziemy mówić. Jezus dalej mówi: i dał Mu władzę Synowi. Ojciec dał władzę Synowi wykonywania sądu, bo jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu, bo nadchodzi godzina, w której wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą Jego głos. I ci, którzy dobrze czynili, wyjdą na zmartwychwstanie, do życia. Ale ci, którzy źle czynili, na zmartwychwstanie, na potępienie. I tutaj Jezus mówi o sądzie. I Biblia mówi o dwóch sądach. Dla tych, którzy wierzyli w Chrystusa, i dla tych, którzy nie wierzyli i odrzucili Chrystusa. Sprawa wygląda tak, że każdy człowiek, który uwierzy w Jezusa Chrystusa, jest zbawiony. Rodzi się na nowo, otrzymuje nowe serce i nowego ducha. I Bóg z Duchem Świętym przychodzi, zamieszkuje w nas i my z Nim wieczerzamy. Jesteśmy jedno z Nim i Bóg zaczyna do nas mówić, chce nas prowadzić. On nas kocha. Ale człowiek cały czas ma wolną wolę. I jest napisane w liście do Efezjan, że każdy jest zbawiony przez wiarę. Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił. I o to właśnie chodzi. Na zbawienie nie jesteś sobie w stanie zasłużyć, bo Jezus uczynił je swoją własną krwią. On nam otworzył bramę do Ojca. On przez siebie samego jest drogą, prawdą i życiem. Drogą do Ojca, nie do nieba. Niebo masz w gratisie za darmo. Jak umrzesz, twój duch idzie do nieba. Bóg nas przygarnął, On nas kocha i otworzył nam niebo. Ale Jezusowi chodzi o Ojca. On jest drogą do Ojca, do relacji z Ojcem, do bezpośredniej relacji z Nim samym, do miłości Syna z Ojcem. Możesz wołać do Ojca: tatusiu,
On jest drogą, On jest prawdą, prawdą, która uwalnia. Jego słowo jest prawdą. Ono uwalnia Cię do prawdziwego życia, do tego, że Ty już dzisiaj żyjesz w Jego królestwie, w Jego mocy i w Jego miłości i On jest życiem, które z Ciebie wypływa, ponieważ On w Tobie zamieszkał. I teraz Ty, który jesteś zbawiony, słowo sozo, zbawiony, oznacza uzdrowiony, uwolniony, przeniesiony w bezpieczne miejsce. Cały człowiek wypełniony Duchem Świętym ma w sobie pełnię Boga i dalej może decydować. I Bóg do niego mówi, słuchaj, mam dla ciebie dzieła od założenia świata. Chodź, wypełnimy je. Ja cię chcę przemieniać, prowadzić. Tocz dobry bój wiary. Biegnij. Karm się prawdą. Karm się moim słowem. Poddaj się mi. Zaufaj mi. Ja cię prowadzę. I chrześcijanin, który kocha Chrystusa, powie, Panie, tak, ja chcę, ja idę. Prowadź mnie. I Bóg sam przez jego życie, kiedy on zacznie współpracować z tą łaską, którą otrzymał, po prostu zrobi wszystko. Wypełni te wszystkie dzieła, do których został powołany, bo Bóg ma dla ciebie dzieła, które On sam dla ciebie przygotował od założenia świata. I to są właśnie te uczynki. Po to, byś ty zbawiony, bezpieczny, wypełniony Bożą łaską, jako nowe stworzenie, wszedł w nie, tak jak Chrystus, i je wypełnił. Dla Jego chwały, byś wydał owoc dla chwały Jego imienia. Byś uwielbił Ojca całym swoim życiem. On cię w tym poprowadzi, wypełnisz wszystko. Będziesz wzrastał, radował się. Bóg jest miłością, On odkupił czas, On ze wszystkiego wyprowadza chwałę. To jest cudowny, dobry bój wiary, w którym wzrastasz i odważnie za Nim idziesz. Dlatego zachęcam cię, uwierz Panu i odważnie za Nim idź. Bądź Mu posłuszny, kiedy On ci mówi, byś coś zrobił. Kiedy kształtuje pragnienia w twoim sercu, idź je wykonaj. Ponieważ uwielbisz tym Ojca. I na końcu jest napisane, że każdy z nas ze swojego życia zda sprawę. A więc na koniec, kiedy spotkasz się z Chrystusem, kiedy On wróci powtórnie, albo spotkasz się z Nim w niebie, staniesz i zdasz sprawę ze swojego życia. I kiedy idziesz za Nim, wtulisz się w Niego, a On ci powie, synu, zrobiliśmy wszystko. Tak się cieszę, że byłeś mi posłuszny. Zobacz, ile rzeczy, ilu ludzi uwierzyło, ile osób przez ciebie uratowałem. Cieszę się, że jesteś tutaj ze mną. Bomba. Wtedy wchodzisz do królestwa, które Jezus cały czas mówi o królestwie. A więc kiedy Jezus wróci powtórnie, On to królestwo, o którym mówi, tysiącletnie królestwo, tu na ziemi założy. I ty w tym królestwie będziesz razem z Nim, blisko Niego, ponieważ tego chciałeś i szedłeś za Nim przez cały czas, a On przez ciebie kochał i czynił wszystko. I kiedy z Nim będziesz, to będzie cudowne. Jest jeszcze druga sytuacja, w której człowiek przyjmuje zbawienie, którego nikt nie jest w stanie mu odebrać. Ale potem kładzie się na kanapie i Duch Święty do niego mówi, słuchaj, zrób to, idź tam, chodź, zajrzyj do mojego słowa, bądź ze mną, daj mi się poprowadzić. A on mówi, nie, tam ja się pomodliłem, daj spokój, wolę telewizor oglądać. I taki człowiek umrze i na końcu spotka się z Chrystusem, to stanie przed nim Jezus i powie, słuchaj, kocham Cię. Bardzo się cieszę, że we mnie uwierzyłeś. Chcę Ciebie. Cieszę się, że tu jesteś. Ale zobacz, ile rzeczy nie wydarzyło się, bo nie byłeś mi posłuszny. Ilu ludzi zginęło, bo nie byłeś mi posłuszny. Ja posłałem tam innych. Ale tych dzieł, które miałem dla Ciebie, nikt nie był w stanie wykonać. I one nie zostały wykonane. I on pokaże to wszystko człowiekowi, a ten człowiek się rozpłacze i będzie tak żałował tego, że zamiast iść za Panem, wybrał seriale, komiksy,
pychę tego życia, że to będzie dramat. A nawet może być gorzej, bo Biblia mówi o tym, że my mamy pilnować, żeby nasze serce nie stało się sercem niewiary. Biblia mówi o tym, że nie możemy podobać się Bogu, kiedy miłujemy świat. To są sytuacje, w których nie życzę nikomu, bo wiarę widać. Widać to, czy ty wierzysz, czy nie. To jest prawdziwa wiara, kiedy ty jesteś posłuszny. Wiara bez uczynków jest martwa, bo to, czy wierzysz, jest widoczne przez całe twoje życie. I każdy z nas na końcu, kiedy Jezus wróci, ze swojego życia zda sprawę. I taki człowiek w królestwie, on będzie smutny, on będzie płakał, on nie będzie tak blisko Chrystusa ze względu na to, że sam nie chciał. Ale Jezus go kocha. Jezus go kocha. Nawet jest sytuacja, która opisana w Biblii, że ludzie nie wchodzili do królestwa, mimo tego, że byli zbawieni. Jest ten moment, jak stoją pod bramą i mówią, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia, czy nie wypędzaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, a Jezus do nich mówi, nie znam was. Odejdźcie stąd ci, którzy dopuszczacie się nieprawości. I widzicie, oni są zmartwychwstali, są już w królestwie, kiedy Jezus powtórnie wraca. Kiedy Jezus wróci powtórnie na ziemię i założy tysiącletnie królestwo, wtedy my wszyscy, którzy w Niego wierzymy, zmartwychwstaniemy razem z Nim i tam będziemy. Ale ci, którzy chcieli z Nim być, będą z Nim blisko i będą dalej wypełniać Jego wolę, a może być taka sytuacja, że ci ludzie, którzy nie chcieli, którzy dopuszczali się nieprawości, będą żywi, ale nawet do Niego nie wejdą. Bo Jezus im powie, no nie znam was. I potem będzie musiało minąć 1000 lat, gdzie nastąpi nowe niebo i nowa ziemia i wtedy wszystko już będzie nowe. Ale to są sytuacje, które są bardzo straszne. Więc chodzi o miłość. My nie mamy się poddawać. To, że uwierzyliśmy w Chrystusa, to jest początek biegu. Nie po to, żeby być zbawionym, bo Jezus nas zbawił. Mamy pełnię życia wiecznego. Tu chodzi o zmianę myślenia całkowitą. Ale po to, by w miłości, w relacji uwielbić całym swoim życiem Ojca. By On był uwielbiony w każdym naszym najmniejszym czynie, geście, wszystkim. Bo On nas kocha i On nas chce w tym poprowadzić. I naprawdę możesz doskonale wypełnić Bożą wolę w swoim życiu, kiedy po prostu Mu zaufasz i będziesz za Nim szedł. Zobaczysz, jak On cię będzie przemieniał. On zna czasy, pory i chwile. Chodzi po prostu o to, abyś Mu zaufał i zaufała. I to jest stanięcie przed Trybunałem Chrystusa. Nasze dzieło zostanie poddane próbie. Będzie się liczyć bardzo motywacja naszego serca. Z jaką motywacją my robiliśmy pewne rzeczy? Czy to była miłość? Czy może chciałem być sławny i prorokowałem mocą imienia Chrystusa, ale to wszystko było puste i próżne. Wszystko zostanie zbadane i my zdamy ze swojego życia sprawę. I moim wielkim marzeniem jest to, ja wiem, jak Jezus wróci, jak stanę przed Nim. Najpierw Jego potęga mnie powali, a potem wstanę zapłakany i pragnę się do Niego przytulić. Ja naprawdę pragnę, On jest dla mnie jedyną nagrodą. Ja go chcę. Pamiętam, szedłem sobie po Wrocławiu kiedyś, wychodziłem właśnie z brata Alberta ze schroniska i tak sobie myślałem, Boże, ja wiem, że tu będzie królestwo, że będzie to wszystko, ale Panie, ja naprawdę pragnę, byś Ty był moją jedyną nagrodą. Ja chcę się do Ciebie przytulić, ja chcę, by Twoje imię było uwielbione. Ja naprawdę nie myślę o tym, co tam dalej będzie w tym królestwie, jak to będzie, czy ja będę miał jakieś miasta, czy co. Naprawdę, ja wiem, że o to troszczy się Jezus i On to wszystko ogarnia. Ja pragnę być tylko z Nim. Żyć dla Jego chwały, dla Jego miłości. Kochać Go, trwać w Jego ramionach i przytulić się do końca na Niego, spojrzeć Mu w twarz i powiedzieć, Panie, wykonaliśmy to, co chciałeś, by Ojciec był uwielbiony.
Czekam na ten moment. Czekam na ten moment, jak Jezus wróci powtórnie. Chcę tego bardzo. Ale wiem, że teraz mam misję do tego, by ludzie tak z otwartą twarzą, tak jak On nam ściągnął tą zasłonę, mogli dzisiaj, już teraz przyjść do tatusia i powiedzieć: Abba, tatusiu, abyśmy już wiecznie mogli z Nim być. I naprawdę uświadommy sobie, że każde nasze działanie jest łowieniem ludzi. My jesteśmy uczniami i pozwól sobie być uczniem. Nie wymagaj od siebie, że ty już będziesz wszystko wiedział. Właśnie o to chodzi. Uczeń ciągle wzrasta. A my będziemy, Ojciec będzie uwielbiony, bo będziemy uczniami Jezusa. I On przez nas będzie dokonywał tych dzieł. A nawet większych dokona niż te, które Jezus dokonywał, bo dostaliśmy Jego Ducha, a On jest u Ojca i wstawił się za nami. I to jest pierwszy sąd dla wierzących. On nie jest zbawienie, potępienie, tylko Trybunał Chrystusa, zdanie sprawy ze swojego życia. Natomiast drugi sąd jest dla tych, którzy nie wierzą. I to jest opisane również w Objawieniu, że w momencie, kiedy Jezus wróci na ziemi i założy tysiącletnie królestwo, o którym mówi, bo zdajmy sobie sprawę w końcu z tego, że Jezus mówi o królestwie i to jest faktyczne, realne królestwo, którego my już obywatelami jesteśmy dzisiaj, teraz, tutaj, bo mamy Ducha Świętego, jesteśmy nowym stworzeniem i zaprowadzamy je wszędzie. A kiedy Jezus wróci, ono zostanie zmaterializowane i On będzie tu władał i królował. Jest napisane, gdzie On wróci, jak to będzie wyglądać, Góra Oliwna się przepołowi. On wróci jako lew. Jest napisane, że wróci w szatach zbroczonych krwią. Przyszedł jako baranek, a wróci jako lew. A my będziemy z Nim. Kiedy On nas pociągnie, będziemy razem z Nim w tym królestwie dalej kochać i czynić Jego wolę. Jesteśmy Jego miłością, Jego wojownikami. Jesteśmy Jego radością. Jesteśmy z Nim w Nim. I to, co to będzie, będzie niesamowite. Ale również na tym świecie wtedy będą ci ludzie, którzy mimo tego, że będą nas widzieć w nowych ciałach, przemienionych i widzieć Chrystusa, dalej w Niego nie będą wierzyć. I ci ludzie, którzy nie uwierzyli, oni nie rodzą się na nowo z Ducha. A Duch w człowieku jest nieśmiertelny. No bo teraz zobaczcie, umiera moje ciało, Duch idzie do Ojca i jest git. A ci ludzie, którzy nie, za życia nie uwierzyli w Jezusa, oni spoczywają w śmierci, to znaczy w Szeolu. Oni cały czas są z tym martwym duchem w wyniku upadku. I to jest Szeol. My tak sobie to wizualizujemy, że to jest jakaś kraina śmierci, kraina pustki. To jest po prostu grób. Śmierć. I teraz, kiedy Jezus wróci i wypełni się czas tysiącletniego królestwa i wypełni się czas w ogóle zniszczenia diabła, zniszczenia go całkowicie w jeziorze ognia, to nastąpi wielki sąd i ci wszyscy ludzie, którzy nie uwierzyli, my już będziemy z Panem wtedy, żywi, zmartwychwstali, w nowych ciałach, bo to nie jest też tak, że te ciała, które są grzebane w grobie, one nam nagle zmartwychwstaną i my w nich będziemy. Nie. Nowe ciała, nowe mieszkania czekają na nas u Ojca. My otrzymujemy nowe ciała, które są całkowicie kompatybilne z naszym nowym duchem. A więc to ciało, które zostaje, tamten pogrzeb i tak dalej, to już my z nim nie mamy nic do czynienia. To już nie jesteśmy my, bo my jesteśmy duchami, które są teraz w ciałach. Ale to już jest martwe. Pogrzebaliśmy nasze ciała w chrzcie i otrzymamy nowe, kiedy Jezus wróci. Ale wróćmy do tej sytuacji, kiedy już będzie koniec czasów, to już będzie koniec tysiącletniego królestwa, kiedy szatan zostanie zniszczony. Nastąpi sąd tych wszystkich ludzi, którzy nie uwierzyli w Chrystusa i oni będą sądzeni na podstawie prawa. Tych 613 przypisów. A jest napisane, że jeżeli ktoś
zawali w jednym, to jest winien całego. Więc nie będzie takiej osoby, która będzie wtedy uratowana. Jest napisane, że wtedy morze wyda swoich umarłych, Szeol wyda swoich umarłych i oni wszyscy po prostu zostaną zniszczeni w jeziorze ognia razem z diabłem, z bestią, z antychrystem, z fałszywym prorokiem. Po prostu zostaną zdezintegrowani, bo oni nie uwierzyli. Oni nie weszli w życie, do którego zostali stworzeni. Oni odrzucili Boga. Dlatego zdajmy sobie sprawę, że naprawdę ludzie, którzy nie uwierzą w Jezusa i nie przyjmą usprawiedliwienia z łaski przez wiarę, umrą. Każdego dnia, kiedy ty stajesz i głosisz Ewangelię, siejesz i ratujesz ludzi. I my na ten drugi sąd nie idziemy. Ten drugi sąd jest tylko dla tych, którzy w Jezusa nie wierzą. I to będzie straszne wydarzenie. A potem nastąpi nowe niebo i nowa ziemia, gdzie nie będzie świątyni, ale będzie świecił nam Ojciec Chrystus i Duch Święty. Jezus zawsze mówi: każdy, kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Każdy, kto chce, on nikogo do niczego nie zmusza. Zaprzyj się siebie, umrzyj dla siebie samego i weź krzyż prześladowań, bo będziesz prześladowany za to, że będziesz czynił dobro i będziesz czynił dzieła Boga i za to, że będziesz świadectwem Jezusa Chrystusa. Świat cię będzie prześladował, ponieważ masz w sobie Ducha Świętego, którego on nie widzi ani go nie zna. Tak jak prześladowali Chrystusa, tak ciebie będą prześladować. I będziesz doświadczał cierpienia, ale zupełnie inaczej będziesz przechodził przez nie i to cierpienie nie będzie doświadczać ciebie. Ty będziesz wolny w każdej sytuacji swojego życia, ponieważ prawda cię wyswobodzi i ty będziesz w miłości szedł, kochał, głosił i szedł za Jezusem, będąc do Niego podobny i stając się do Niego podobny coraz, każdego dnia coraz bardziej, wypełniając te dzieła, do których On cię powołał, będziesz poznawał Boga każdego dnia, bo życie wieczne polega na tym, abyśmy poznawali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz tego, którego On posłał, Jezusa Chrystusa. To jest życie wieczne. Więc Ty decydujesz, przyjacielu, siostro, bracie, przyjaciółko, czy chcesz być z Panem, czy nie. Wybierz życie. Zbawienie jest już teraz, na wyciągnięcie ręki. Teraz jest rok łaski Pana. Przyjdź, uwierz, weź i sięgnij. Przyjdź do Jezusa i weź to uzdrowienie. Weź tą radość, weź tą miłość przez wiarę. Powiedz: Panie, oddaję Ci moje życie. Po prostu z Nim szczerze pogadaj. Uwierz. To nie jest jakiś sakrament. To nie jest jakiś moment. Działa, nie działa. Tu chodzi o to, że kiedy ty uwierzysz, po prostu ta rzeczywistość ducha, otrzymujesz nowe serce, nowego ducha, się w tobie wydarza. To nie jest magia. To jest relacja z Ojcem. Panie, dziękuję Ci za to, że my przeszliśmy już ze śmierci do życia i jesteśmy świadectwem i Ty przez nas normalnie ożywiasz innych ludzi. Dziękuję Ci, że jesteśmy w Tobie, a Ty jesteś w nas. I dziękuję Ci, Panie Jezu, że Ty nas tak wspaniale ukochałeś, umiłowałeś, zrodziłeś i stworzyłeś w sobie samym. Dziękuję Ci, Duchu Święty, że my idziemy za Tobą, zawsze będąc posłuszni Twojemu głosowi w naszych sercach. Mamy w sobie świadectwo. Ty do nas mówisz indywidualnie. Mamy w sobie Ducha Świętego i dziękuję Ci, że my odważnie Go słuchamy. W imieniu Jezusa. Amen. Jo.